Oczywiście, tak standardowo. W takim momencie rozładowała mi się lampka, więc wziąłem taką oto żółtawą. Już mam poluzowane, ale tak mocno było skręcone, że jak sobie strzeliłem olewarek, to a szkoda gadać, kciuk mnie boli. I co, zlewamy do takich oto profesjonalnych pojemników, czyli garneczek i miseczka. Łącznie 6 litrów powinno pomieścić. Dajcie mi tak 10 minut, aż trochę ten olej ustygnie, co? Bo ja się tak oparzę tutaj jak nic. Pizdu z tego robotu. I tak spuszczamy do jutra rana. No dawaj, lecz to. Niech leci. Na początek wolę tak, bo jak mi to huśnie, to wiecie, jak to może wyglądać, nie? Niech ten pierwsze te. Kurwa. Przez całą noc to zostawiam sobie, a jutro będziemy wlewali świeży olejek. Teraz pora zająć się wymianą filtra oleju. Akurat ja tu mam w tym przypadku jakiegoś od GM-a, ale jest to identyczny, co jest normalnie w Sabie Long Life. I tak, teraz to nie będzie takie zwykłe wymienienie filtra, tylko dokładamy pod niego adapter do dołożenia czujników. Ale zanim to zrobię, muszę przynieść czujniki i je wkręcić w te miejsca. Bo później jak wykręcę, to mi trochę oleju pójdzie, a szkoda marnować. Bo lejemy teraz do wektry. Otóż, jak widać, Valvoline'a WR1 Racing 5W50. Filtr jest od razu tu z przodu. Można powiedzieć, że pod turbiną, bo tu mamy turbinę w tym miejscu. A tu jest filtr. I za nim tu wychodzą o dwa przewody do chłodniczki oleju, czyli jakby adapter do tego tu nie jest potrzebny w sobie, bo już jest seryjna chłodniczka. To już będzie walka lekka, bo miejsca dużo nie ma. A coś czuję, że go ktoś przykręcał oporowo, ile się da. A mało kto pamięta, że takie właśnie filtry powinno się dokręcać na czuja ręką, nie jakieś tam pneumaty, jakieś te klucze, tylko ręką dokrętasz i to starczy raczej, ale. A tu, o, haha, to jest szczyt technologiczny w moim wykonaniu, czyli mocowanie wentylatora, który zamontowałem i jest, o, zrobiony po swojemu, fachowo, fachowa robota tutaj zrobiona. Czyli założony wentylator nie 30, tylko 38, także jest to już spory tutaj progres wentylacyjny. Czemu nie widzę się siebie? Okej, dobra, widać. A więc tak, nie idzie ręką, niestety, ale no nie idzie, także bierzemy patent taki oto, czyli łańcuch, klucz i łańcuchem filtr, blokuje się o klucz i odkręcamy. Cała filozofia. Mam ładnie pętelkę, mam kluczyk, dociskam na maksa jak się da. I nic nie rusza, nie? Jak mnie tak coś drażni. Boże. Czemu zawsze musi być tak pod górkę z czymkolwiek, no? Kto to robił? Najlepiej bym sobie sama to złożył, to bym miał pewność, że te śruby będą lekko dokręcone, chociaż nie. No, tak filtr dokręcić. Ja pierdzielę. No dramat to dla mnie jest, no dramat, no. Oczywiście standardowo. Stary filtr nie chce iść, już mam na dzisiaj dosyć. Coś czuję, że tutaj to przyjdzie i sam to skończy. Bo ja już odpuszczam, ręce bolą po robocie. Nie mam już nawet chęci tego odkręcać, siłować się z tym łańcuchem gównianym. A na dobitkę mamy to. Nowy filtr i adapter.
Nie chce mi się tu jeszcze wkręcić w filtr, nie? No zaraz coś rozniosę, naprawdę. To jest jakaś porażka. Średnica w praktyce jest jakby inna niż miało być, no. To miało być to samo. Miało pasować idealnie. I wyszło jak zawsze, czyli nie wchodzi, nie wiem. Jak się robi pierwszy raz w nowym aucie. Jak już raz to się zrobi po swojemu, to następna wymiana będzie już prosta. Ale pierwsza wymiana zawsze jest taka gównowarta, bo ktoś, nie wiem, pneumatem dokręca filtr oleju, nie? Że nie idzie. Tu jeszcze adapter, który niby miał być dobry, idealnie pod ten wymiar, wszystko ładnie, pięknie i też nie pasuje. To jest to, nie? To jest to. Tym akcentem się żegnam na ten moment. Filtr, jak widać, został odkręcony. Jest to filtron i tak. Za niego odpowiada tata. Ja go nie odkręcałem, bo tak za bardzo nie było kiedy nawet. Jak próbowałem, to nie szło, więc tata się zgłosił i to odkręcił. Za to dziękowania. Problem jest taki, że tu jest oryginalny filtr GM-owski, który miał pasować do Saba. I tu nawet macie numery. Wszystko ok, spoko. Tylko pojawia się ale, a mianowicie gwint nie pasuje na adapter. I to nie jest wina adaptera, bo na ten stary filtr filtrona się normalnie nakręca. O. Normalnie się nakręca, a na nowy GM-owski nie. Teraz go wywalę do worka, bo jest cały w oleju i mi się to nie podoba, żebym wszystkiego nie ubrudził w oleju. Ale tak. Nowy. No właśnie, nie ma ten problem, że nie chce w ogóle jakkolwiek się wkręcić. Pomimo, że był nawet ten gwint lekko ścierany, bo jakby był za szeroki, nadal nic. Także trzeba było kupić taki sam filtr jak był wcześniej, czyli 532 łamane na 2. Tata to ogarnął oczywiście, bo mnie nie było w domu. I mamy identyczny filtr jak tamten, co był. I tutaj adapter, jak widać, pasuje. Także wkręcamy adapter do końca. Na sztywno. Tutaj trzeba będzie oczywiście dać oleju. Na tą stronę, gdzie nie ma uszczelki, dajemy. A tą z uszczelką dajemy do podstawy filtru. Tak. Nasmarowane oczywiście starym olejem. Jakoś tak jestem do tego przyzwyczajony, że zawsze smaruję się starym olejem. A czemu? Bo jest pod ręką. No, niestety, ale musiałem użyć tej starej żółtej lampy, bo ja bym chciał, że akurat do zalewania mi się tam to rozładowała. Co tu mamy? Tu mamy fakturkę. Ile ten olej kosztował w sumie? Ty, ja jestem sam ciekaw, bo jeszcze pamiętam. Olej mnie kosztował 230 zł. No, ale dużo. I to już jest jeszcze z grudnia. O Jezu. Będę widać, że to powoli robię to auto. Kiedy ja olej teraz zlałem? O Panie. A i jeszcze tutaj jest ten problem, że tu nie ma tego lejeczka wbudowanego. To w ogóle. Zrobimy tak mały otwór. Żeby mało leciało. Delikatnie. To mniej wyleje, tak? A to jest zrozumiałe. Nie, no to jest porażka, tak lać z takiej wysokości tutaj. O, w mordę, to się to wyleje jak nie wiem. O Jezu, ja to nagrywam? To się sobie tutaj wstyd narobię. Ja sobie wstyd narobię teraz tylko tym laniem swoim. O kurde, leci.